Idę w słoneczny dzień, aż się z domu chcę wyjść, pochodzić, bo wiem, że aktywność sportowa jest dla naszego ciała zdrowa i minimum warto zadbać o ten spacerek. Witam, cześć, siemanko, z tej strony Damian. Zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia i zapraszam Was do oglądania filmu z playlisty Pogadanka w plenerze, a dzisiaj chcę powiedzieć o tak jakby schemacie zdrowego właśnie stylu życia, bo różnie to możemy odbierać, tak? Ile trenować, jakie treningi wykonywać, ile posiłków jeść, co jeść, kiedy jeść, o której godzinie najlepiej jeść, jak długo spać, kiedy iść spać, w których godzinach najlepiej jest iść spać, ile się wysypiać. To może przyczynić się naprawdę do bólu głowy i do zniechęcenia, żeby właśnie dbać o ten zdrowy styl życia. Ale jakieś ptaszysko mnie wystraszyło. Dobrze. Żeby ogarnąć sobie zdrowy styl życia, to ja zalecam tak. Dbać o minimalną wartość kroków w ciągu dnia, 5-6 tysięcy kroków na dzień. Jeżeli robicie dziennie więcej kroków, to możecie w sobotę, w niedzielę, wiadomo, w pracy możecie robić więcej kroków, tak jak ja na przykład, a w weekendy mniej. To możecie sobie też łączną liczbę kroków w 7 dni podzielić przez te 7 dni i wychodzi Wam ta wartość, czy tam 5, 6, 7 czy 10 tysięcy kroków na dzień i średnia jest zachowana. Pierwszy punkt, czyli to mamy taką aktywność pod kątem cardio, nie, te kroki. Teraz dobieramy sobie też aktywność sportową, taką, która będzie nas cieszyć, którą będziemy mogli wykonywać długoterminowo, najlepiej do końca swoich dni i do końca i tak długo, jak nam zdrowie, dobra kondycja naszego ciała nam na to pozwoli. I tutaj chodzi o to, żeby mogą być to, nie wiem, jazda na rowerze, jakieś różne ćwiczenia siłowe, oporowe z wykorzystaniem własnej masy ciała, swojego ciała, czy też z wykorzystaniem obciążeń. Takie treningi najlepiej sobie robić, ja nie mówię tu pod kątem budowania masy mięśniowej, odchudzania. Nie, one i tak przyczynią się w pewnym sensie do tego, że zmienimy swoją sylwetkę w jakiś sposób. Osoby początkujące na pewno trochę spalą tkanki tłuszczowe i na pewno zbudują trochę mięśni. Ale teraz bierzecie sobie i robicie dwa treningi takie siłowe, oporowe w tygodniu. Do tego dorzucacie sobie dwa treningi cardio. Mogą być to chociażby takie spacery, co ja teraz właśnie uprawiam, taki spacerek. Może być to już bieganie truchtem. Takie zdrowe dystanse, to tak zalecam 4 do 6 km i więcej naprawdę nie trzeba. Na luźnym tempie, żeby też nie zależeć od swojego ciała. Także ze strony aktywności sportowej mamy to wszystko już ogarnięte. Teraz trzeba ruszyć tyłek i działać. Co zrobić pod kątem regeneracyjnym? O nie. Nie suplementy, o tym nawet nie myślcie. Oczywiście można sobie jakieś tam suplementy suplementować, jak już to kreatynę czy cytrulinę. Ale naprawdę z mojej strony taki nie musicie. Jeżeli nie jesteście żadnymi tam sportowcami, nie zależy Wam na żadnych wynikach, to nie musicie nawet i tych rzeczy suplementować. Najważniejsze, żebyście zadbali o odpowiednią ilość i odpowiednią jakość snu, czyli ilość snu pod kątem godzinowym, czasowym, ile Wasze ciało będzie potrzebować. No i jakość snu, no to wiadomo, higiena snu, żeby pościel była czysta, żebyśmy byli też czyści, wykąpani, bo nasze ciało oddycha również przez skórę, żeby sypialnia była też wywietrzona. Trochę tutaj mam utrudnienia w terenie. Wczoraj jeszcze mocno popadało, to dzisiaj takie błotko gdzie się zrobiło. I co jest jeszcze ważne? Godziny snu. Najlepsze godziny snu, no to od 21 lub też 22 do tej 2-3 w nocy. To są takie 5 godzin, prawdopodobnie najwartościowsze dla nas.
i jest ok. Ja uważam też sam osobiście i sam zauważyłem na swoim przykładzie, że te 5 godzin to może być dla mnie minimum wystarczające, żebym się wyspał i miał energię na cały dzień, gdzie pójdę do pracy, popracuję tak jak należy i jeszcze przyjdę do domu, zrobię sobie trening siłowy, pobawię się z córeczką, dam radę spędzić czas też z żonką i to na takim, można powiedzieć, poziomie przyjemnym, nie, że jestem zmęczony, gdzieś tam mi się oczy zamykają, chce mi się spać czy coś i na siłę coś robię, nie, po prostu mam energię i to robię. To taka właśnie sprawa. A jeśli chodzi o łączny czas snu, no to najlepiej jak już mam te 6-7 godzin, 8 godzin to już jest taki, można powiedzieć, dolne maksimum dla mnie. Czasem pośpię 9 godzin, ale to już naprawdę te 9 godzin wychodzi z tego, że gdzieś w przeciągu tygodnia mam deficyt kaloryczny, deficyt godzinowy, czasowy snu i dlatego organizm jest w stanie dłużej jeszcze pospać. Także mamy ogarniętą aktywność fizyczną, mamy ogarnięte spanie, no i teraz jedzonko, dieta. Każdy się boi tego słowa dieta, a dieta to jest u każdego, tylko u niektórych jest w oparciu o niezdrowe produkty lub też przewaga jest niezdrowych jak zdrowych, bardziej taka pomieszana, zróżnicowana, ale właśnie z tą przewagą niezdrowych produktów, dlatego i też mamy niezdrowe ciała, niezdrowe, jak ja to powiem, wyglądy naszego ciała, bardziej zatłuszczone. No i gdzieś tak jakby te ciała mają tak jakby zwiększają tą swoim wyglądem, kondycją, zwiększają prawdopodobieństwo, że w przyszłości pojawią się też choroby. Będziemy musieli się leczyć. O jakie to choroby, to już tam nie będę mówił. Nie jestem lekarzem. To tutaj nie mam zamiaru wykładów takich robić. I chodzi tutaj o dietę. To jak już nieraz mówiłem, wstajemy i najlepiej zadbać jest o zdrowe, wartościowe śniadanie, żebyśmy sobie zjedli białko, tłuszcze, węglowodany, każdego z makroskładników. Później śniadanie, w jakich godzinach chcecie. Możecie jeść od razu po przebudzeniu, możecie jeść 2, 3, 4, 5 godzin nawet po przebudzeniu. Czy to będzie godzina 6, 7, 8, 9, 10 czy nawet 11, jak Wam pasuje. Śniadanie, czy to drugie śniadanie, coś takiego musi być. To jest bardzo wartościowe dla naszego ciała i daje nam dużo, dużo energii na cały dzień. Należy też zadbać o obiadek i najlepiej, żeby to był ciepły posiłek, dlatego, że nasze ciało potrzebuje też właśnie ciepłej, gorącej potrawy, nie tylko takimi, gdzieś można by powiedzieć, suchymi, zimnymi produktami, potrawami się zajadać, ale też właśnie ciepła, gorąca potrawa, czy to jakaś zupa, czy to jakieś inne takie typowe drugie danie, ziemniaki, ryż, kasza, mięsko do tego i suróweczka. Jest elegancko. O i teraz pod górkę mam, to się trochę zasapię, ale idziemy. I później tak naprawdę zaczynamy się już wyciszać z tym jedzeniem. Z mojej strony to nawet wartościowe są 2 posiłki. I wystarczające, chciałem tu bardziej powiedzieć. I teraz musimy sobie sami ocenić, w jakich godzinach jemy śniadanie, obiad. I później dobieramy sobie też przekąski w naszej diecie. Ja za przekąski to mam warzywa, owoce, kawę z jakimś batonem proteinowym, czy to waflami na słodko. Od jakiegoś czasu piję też kefir, codziennie 0,5 litra. Także on też powoduje to, że jestem w stanie gdzieś trochę zabić
ten głód. I tak to wygląda. I staram się też właśnie pracować nad tym, żeby już wieczorem też się wyciszać z tym jedzeniem, żeby nawet już od tej godziny 20 czy 21, gdzie już powinniśmy iść spać, nic sobie nie zajadać. I ja tak właśnie mam w planach też trochę sobie jakby zmienić ten styl odżywiania w moim stylu życia, żeby już o tej 19 kończyć jedzenie. To nie chodzi o to, że jak nie będę jadł po 18, po 19 czy po 20, to znaczy, że schudnę szybciej czy lepiej. Nie. Jak będzie deficyt kaloryczny, to schudnę. Ja tu jeszcze chcę na przypomnienia powiedzieć, że ja pierwszą redukcję w 2019 roku zrobiłem, gdzie ja większość kalorii jadłem w nocy, bo pracowałem w nocy i musiałem też sobie w nocy zjeść. Także tak to było. Przed pracą właśnie jadłem, w pracy też jadłem. No i po pracy, jak byłem głodny, też coś zjadłem. No i mówię, tylko czy to było pozytywne dla mojego ciała? No nie wiem. Ale żadnych chorób się nie nabawiłem, na szczęście. Także tak to wygląda. Myślę, że pod kątem tego zdrowego stylu życia to wszystko, tak? Ja was tutaj nie będę uświadamiał, że papierosy są niezdrowe, że alkohol jest niezdrowy. No jak mi ktoś mi mówi, że on schudł paląc papierosy, no to o czym ja mam tu dyskutować? Chodzi o zdrowy styl życia, a nie czy ty schudłeś paląc czy pijąc. Nieważne, ty schudniesz, nawet pijąc sam alkohol schudniesz, jeżeli będziesz miał deficyt kaloryczny. Ale czy zdrowo? Nie. U mnie nie liczy się zmiana sylwetki, tylko i wyłącznie. Czy to odchudzanie, czy to budowanie masy mięśniowej, żeby zrobić na kimś wow, żeby zrobić szał w mediach społecznościowych. Nie. Moje motto to jest zdrowy styl życia, tylko i wyłącznie. I też pod takim luźnym podejściem do tego, a nie za wszelką cenę. Bo nieraz trzeba i się napić na jakiejś imprezie, żeby zresetować i działać dalej. Na tyle to z mojej strony. Przemyślcie sobie. Podsumujcie ten film w komentarzach. Dajcie pomysły na kolejne filmy. I widzimy się w kolejnych materiałach, jak i na live'ach. Zostawcie jeszcze kciuka do góry, subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie, najlepiej z dzwoneczkiem. I do następnego. A udostępnij ten film jeszcze znajomemu, rodzinie, żeby się dowiedzieli o mnie też. Widzimy się niebawem. Życzę dużo szczęścia i zdrowia. Do następnego. Pozdrawiam.